Siemanko i witam wszystkich. Co tam u Siemanko i was? witam wszystkich. Już odpalam gierkę ogólnie. Wow. Musiałem się troszeczkę poświęcić dla dobra streamu. Musiałem zanurkować za kompa. Nie było to zbyt mądre z mojej strony. Bo i tak już cały opuchnięty jestem straszliwie, nie? Siemka Parkerowski. O, fuck. Ogólnie z góry uprzedzam, musicie mi wybaczyć, że wyglądam jak gówno. Bo wyglądam jak gówno, które wyszło dzisiaj ze szpitala, nie? No i ogólnie... O. Będzie dużo ała na streamie. Ła. Przepuklinę pachwinową, wiesz? Dzień dobry, Night City. 30 zgonów. Dobra. Sięgnę do kamerki. No nie, nie. Nie, to jest po prostu niebywałe. Wiecie co, muszę na patencie długopisem otwierać kamerkę, nie? Patrzcie to. Czegoś takiego jeszcze nie było na YouTubie. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. Kurde, nie mogę się podnieść na tyle, żeby nawet kamerkę odpalić. I z góry uprzedzam. No nie będzie to najdłuższy stream. Po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei. A co u was? Nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście. No i tak jak mówiłem, nie? Jak kupa gówna wygląda. Mam jeszcze nawet... opaskę z choroszczy, nie? Dla kumaty. No i tak jak wspominałem na końcówce ostatniego streama, kiedy tworzyliśmy nową postać. No proszę. To będzie kaska. Na gierki, smakołyki i inne takie tam. Też jest sposób. Ja do roboty przez najbliższe 2 miesiące nie pójdę. Mam wpisane 8 tygodni. Kurde. Daleko mam po papiera, nie chcę, jak już siedzę, uwierzcie mi, nie chcę wstawać. Ale ogólnie mam zwolnienie na miesiąc ze szpitala. A jeżeli chodzi o zalecenia, to mam 8 tygodni oszczędzania się, czyli brak dźwigania i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz, spłacisz, będzie twoje. Ja swojego się jeszcze nie dorobiłem, także i tak zazdro, nie? Jak tak dalej pójdzie, to ciężko będzie mi się dorobić. Ręczny zapis. Aha, okej. Okay. Także mówię, no build będzie podobny do tamtego ostatniego. Tutaj na wniosek Marcina, jednego z moich moderatorów. No, chętnie bym zwiększył poziom trudności, tylko nie chcę znowu, wiecie, robić z tego playthrough tasiemca, nie? Takiego jak ostatnio. A jednak priorytetem u mnie będzie wbicie tego 50 levela. Także będą znowu subquesty trzaskane. Może akurat ktoś nowy przyjdzie. A, no i najważniejsze, przede wszystkim, kurde, dziękuję za 100. W sensie 100 subów. Fajne uczucie. Mieć 3-cyfrową liczbę subskrybentów. Tylko wiecie, nie? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Kurde.
klawiaturę inną testuję, wiecie, i jakoś nie mogę się ułożyć do niej. Ale dobra, będzie chyba okej. Okay. Jak dobrze znasz T-Bug? No i w tym miejscu ogólnie skończyliśmy, nie? Mamy drugi level i tak dalej, także jesteśmy turboleszczami. Z tych, z którymi możesz umówić się na piwo. Chyba nie bardzo przepada za... za kimkolwiek. Wiesz co, Parkerowski, sam sobie jasne tego życzę. Byłoby miło. Jesteś z Misty już długo, co? No, jakiś rok. Czemu pytasz? Tak, po prostu. Ale nie sześć cyfr, to już tak powiem ci. Już jest, no, to już ja jest tak zostałem kraj pomiędzy rzeczywistością a marzeniami, nie? Co słychać u twojej mamy? Jednak dużo i często w życiu Marci blokuje się, mnie bycie realistą. W niektórych kwestiach. Stało? Zaczynamy piąć się w górę. A to oznacza, że wiele noży czeka, żeby wbić się nam w plecy. Wyższe stawki... Mam nadzieję, że nie będę kaszlał. I uprzedzam, nie mogę ani się śmiać, ani kaszleć, a kichnąć to... Będę się zbijał 5 minut z bólu. Długo jeszcze. Ena nawet plasterka po tym. W Elflonie nie wyjąłem. Reptilianami! Poznacie ich po zimnych, błękitnych oczach istot zrodzonych przed wiekami na lądolodzie. No tak poza tym, poza pracką, to co? Swoje jakieś piwko, tak, lulu i znowu na tam szucą łódką. Gady o dwóch licach, ciemiężyciele ludzkości! Jeśli zdradza ich kolor oczu, czemu nie kupią sobie wszczepów? Albo chociaż soczewek? Myślisz, że to takie proste? Są gadami. Ich system nerwowy nie jest kompatybilny z ludzkimi wszczepami. To czemu ich riperzy nie wynajdą swoich własnych wszczepów? A skąd wiesz, że jeszcze tego nie zrobili? Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie? Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach bieguna południowego i krok po kroku odbierają nam tytuł korony stworzenia. Miliony lat temu wyewoluowali z dinozaurów jako pierwsza inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie, naukowcy z Alfa Centauri. Aha. Poznaję cię. Często nie masz takie fest ciśnienie na kasę, widzę. Otworzyłaś umysł naprawdę. No ale gdybym miał hasze do spłacania, zapewne to samo bym miał, nie? Kontynuować moją misję. Damy pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w tobie apostołkę prawdy. Apostołkę prawdy. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. W ogóle tak z czystej ciekawości, to skąd mnie wytrzasnąłeś ten, Kasperowski? W goglach ci się wyświetliłem, czy jak? Okej. Okay. I co, idziemy do Dexa. Na końcówce ubiegłego, co znaczy ubiegłego, poprzedniego streama tutaj ich powybijałem, nie? To głupio byłoby po zdobycze na początku gry, nie? Nie mając ekwipunku się nie wrócić. Mam dla ciebie taki krem na zmarłym. O, proszę. No to jak się pojawiam już w polecanych, to
Ale powiem ci, YouTube ma ogólnie głupi sposób, tak powiem, promowania kanałów, nie? Znaczy głupi, no. Moim zdaniem głupi, nie? Być może ktoś ma inne zdanie na ten temat. Ale tak naprawdę budowanie jakiejkolwiek społeczności tutaj to zaczyna się od 500 subskrypcji. A na samym początku, choćbyś miał nie wiadomo jak dobre te materiały, to i tak nie będą cię promowali, nie? Także takie... Mamy coś nowego, fajnego, mocniejszego, coś, ten, coś. Wow. To jest mocniejsze. Wiem, że pewnie już o to pytałem, ale ty grasz ten? W dwójkę, nie? W trójeczkę. Diabła. Siema, Dexteł. Panna V. Anna. Dexter Deshawn, we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Aha. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać... Marines, nie możesz ładniej sformułować pytania, na przykład... Wow, co ty tu robisz? Miło cię widzieć. No siema, siema. No oni przecież, wiesz, oni ten... cisną, żeby jak najszybciej ludzi powypuszczać. Jak nie jesteś, wiesz, umierający, przewlekle chory czy coś, ciebie nie będą trzymali na siłę. Przecież... nie mogłem jeszcze jeden dzień tam posiedzieć, nie? Panowie... Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. No, gra. Klasyczny. Miałem ochotę pograć w Cyberpunka, przyszedłem. Szanuję to. No nie wiem, półtorej, dwie i pół godzinki mam pograć. A ty jeszcze z takim pytaniem, nie tutaj. Ważne pieniądze. Jeszcze, kurde, poszywany nurkowałem z tyłu za kompa, żeby odłączyć i podłączyć kabelek USB, żebyście mieli wizję, kamerkę, nie? Halo. Ale drugi raz, jeżeli kamerka mi przestanie działać, to raczej tego nie zrobię. Póki nie przestanie mnie boleć, nie? Rana. Wiesz co? To, czy jest git, to jest pojęcie względne. Ja wczoraj się biłem 5 godzin z bólu, nie? Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Bo dostałem znieczulenie w kręgosłup. Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bag. Miała być narkoza, wyszło w kręgosłup i... Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Jeszcze jak na złość nie mogli trafić, nie? Ma T-Bag znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego masakra. Się odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Nie miałeś w życiu takich zakwasów, Marines. W życiu. I w życiu nie będziesz miał. Nie, wiesz, ogólnie... ładnych pielęgniarek to nie było, ale bardzo sympatyczne w większości. Ogólnie ja miałem taką historię, że wiesz, trzymało mnie znieczulenie.
ja tak naprawdę nie wiedziałem, czy mam pełny pęcherz, czy wzdęło mnie po czymś. No ale ja nie jadłem, wiesz, 30 godzin przed operacją już nic nie jadłem, także no byłem total naczczo, nie? I była taka sytuacja, wiesz, że no ja się zbijałem z bólu, wiesz, to świeżo poszyte, tu cię wzdyma, napierdzie także szok, a babka ci mówi, żebyś ty się wysikał, nie? Mówisz jej, że nie masz kaczki. Nagle ona gdzieś idzie, znika, nie? Po 2 godzinach dzwonisz na ten. Tym dzwonkiem, nie? Mówisz, że no już nie wytrzymasz, nie dajcie mi coś rozkurczowego, bo zdechnę zaraz. A gościu, który ze mną leżał w ty, na sali, to miał przejebane. Naprawdę, on miał tak przesrane, że szok. Bo ja mówię, bite 5 godzin byłem z bólu, nie? I dopiero po tych 2 godzinach, jak przyszła kolejny raz, ona do mnie, a wysikał się pan? A ja mówię, gdzie, na podłogę? Ona tak podchodzi, patrzy, a pan kaczki nie ma. A no, właśnie. A on jakiegoś polipa z jelit miał wycinanego. Także on miał taki lajcik, że... Pan kaczki nie ma, nie? Jak w tym. Jak w karierze nikociadyzmy. Panowie... Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem. Ale w porządku, wiesz, kierowca autobusu z wojska, także jakieś tam wspólne tematy były. Także towarzystwo miałem okej, nie? Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież. Ale sam fakt, nie? Bo wiesz, nie puściło cię znieczulenie jeszcze. Ty nie czujesz, co ci się chce, ale czujesz ból jak wysyn, nie? Bo to jak na złość. Najpierw ci schodzi w ogóle, ja miałem od pasa w dół, nie? No to pierwsze co, to pośladki zacząłem czuć. Później zacząłem czuć, wiesz, już tam uda, piszczele, w sensie łydki i stopy. A no wiadomo, męskie tematy, pęcherz i tak dalej były dalej znieczulone, no kompletnie nic kurwa nie czułem. Nie, za tydzień mam, wiesz? Ja mam, wiesz co, parkerowski w życiu taki problem, że zbyt łatwo ludziom odpuszczam, nie? No i oczywiście jak wypełniałem ankietę na koniec wizyty, to było dobrze, dobrze, dobrze. No pielęgniara się uśmiechnęła, to na jakość opieki pielęgniarskiej bardzo dobrze zaznaczyłem, nie? No to, no jestem facetem, no nie mogłem sobie tego odpuścić, tak? No ale mówię, no generalnie max średnio powinienem ich ocenić. Chociaż ja pierwszy raz w życiu byłem w szpitalu na jakimkolwiek zabiegu, to też wiadomo, nie mam punktu odniesienia, nie? Dokładnie, podpajęczynkowe, no. Ja czułem łaskotanie, wiesz, jak mnie cieli. Aha. Nie no, mnie złapało, tylko nie mogli trafić, nie? Chyba z 4 razy mi się w rdzeń, nie? Znaczy, nie wiem, czy oni to w rdzeń wbijają się, czy co. Ale do tej pory mnie boli, nie? Marins. Za sprawa. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Kawa, herbata nie boli. Odpal te drzazgi. Kawka i herbatka jest w porządku. W ogóle widzę, ludzie zaczynają się schodzić, także witam ponownie wszystkich jeszcze raz. Ozdrowiałem. Halo. Asia, mam klawiaturę do wytestowania. Muszę coś zrobić. No nie, no...
A co mam robić? Leżeć, patrzeć w telewizor i płakać? Ja prawie nie jestem w stanie, wiesz, funkcjonować. Panowie. Ale miło, że jesteś, Asiu. Mniej niż trzy, jak to trumny. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kampusy z Maelstromu. A co to za reakcja, Asia? Robot bojowy. Przepiękny okaz. Mniej niż trzy. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Nie no, wiadomo, Parkerowski. Nie napalaj. No ale to i tak oczywiste, że pewnie bym Netflixa oglądał. Nie? Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę. Ja bym ocipiał, jakbym miał takiego gościa jak ja na sali. Teraz on rządzi. Serio. Nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się... I znowu zaczęły się moje ulubione zastrzyki przeciwzakrzepowe w brzuch, nie? Uwielbiam. Gdyby nie sytuacja, ty, Marines i Asia, możliwe, że pamiętacie, jakieś tam 2 czy 3 lata temu, tam u Q się ten... żaliłem, że mam ten, że mam nogę w gipsie i tak dalej, że zastrzyki muszę sobie Royce, sam robić, nie? To o, gdyby nie tamten trening, to serio bym zemdlał. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wypukają oczy. Proszę mnie nie rozśmieszać. Serio. Panowie. Ja pierdolę. O. Moment, muszę zapić, bo zaraz znowu kaszę. Halo. A tego nie wytrzyma. No to pamiętasz, Asiu. No to powiem ci. Masakra. Ale ogólnie. Mam nadzieję, że wszystko ładnie się zrocznie. I że za 2 miesiące będę jak młody Bóg, pomijając dźwiganie. Panowie. Nie banuj za to ludzi. Nie, ja po prostu się śliną, wiesz, zachłysnąłem. Ale... Na razie tylko się zaśmiałem i kilka razy kasznąłem. To o ile śmiech jest taki jeszcze łagodny, nie? Jeżeli chodzi o ból. Kaszel już boli. Ja nie chcę wiedzieć, jak będzie bolało to, jak ja kichnę, dlatego pozamykałem wszystkie możliwe doloty powietrza w chacie. No jedynie jak tam wiem, że idę do łazienki i będę odpalał piecyk gazowy, tak, no to wtedy rozszczelniam, nie? Żeby umyć ręce w ciepłej wodzie. A tak to zamykam wszystko, żeby tylko nie kichnąć. Obecnie Parkerowski można powiedzieć, że mam ten komfort psychiczny, że nie pracuję nigdzie. Bo na zwolnienie lekarskie poszedłem 5 dni przed końcem mojego wypowiedzenia. Dobra. A ta korpolaska? O co ona gra? Nie wiem. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i pyta o trasę. Kotów z pęcherzem, to ty się... związanego faceta. Od tego. Czyli pewnie to ona miała ten transport odebrać. Gość w bagażniku to jej główny podejrzany. Niczego się od niego nie dowiedziała, to na wszelki wypadek trzyma go przy sobie. Ona musi znaleźć ten transport, zanim jej szefowie się dowiedzą, że go straciła. Imponująca sztuka dedukcji, panowie. Korzystaj z tej wiedzy wedle uznania. A jeśli chodzi o naszą panią z Militechu, przesyłam ci numer jej komunikatora. A jeżeli chodzi o podnoszenie, to...
No będę się starał znaleźć sobie taką pracę, żebym nie musiał już podnosić. Przez przynajmniej rok. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego... A Teasiu, jak tam? Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Po pracce? Padło na ciebie. Pizzy, pracce. A co ty miałaś w ogóle za zabieg, że ten... Piszesz, że wróciłaś ze szpitala i poszłaś spać. Halo. Aha. No... Mała piżama też zaczęła mi doskwierać. No fakt, że jeden dzień tylko byłem. Ale po operacji po prostu tak spuchłem, tak mnie wzdęło. Chyba wiem już wszystko. Zabieram nie dopytuję, Asiu. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sama. Spoko. Panowi, jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? One i tak podchodzą i ci podnoszą kołdrę i... Patrzą, czy ci popuchło wszystko równo. W moim przypadku to ja chodzić nie mogę, nie? No. Jackie, widziałam się z Dexem. Tak podejrzewam, masz. Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. No. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał... No lepiej młodym nie psuć humorów, nie? Nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspania. Ja jak młodszy byłem, też myślałem, że nieśmiertelny jest. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym? Dlatego ojcie? Teraz jestem po operacji przepukliny, nie? Czpa chrom, tak jak niektórzy czpają prochy. Bęben z kablem, wiecie. 1,20 m wysoki, jakieś nie wiem, tam 340 kilo. Potrzymaj mi piwo, już go stawiam na nogi. Zaraz będzie jechał, nie? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. Nie masz z kim pogadać? Ty jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Ja. To ile ty masz lat, parkerowski? Chaty spłacasz, nadgodziny walisz, puchy walisz i piszesz, że jeszcze jesteś piękny i młody, czyli jeszcze jesteś przed 40, tak? Ja bym się nie... Tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chcę. Fajnie grazią. To ja podjadę pod Olfos. O kurde, to 100 lat, 100 lat. Jego najlepszego, kurde. Nie masz z kim pogadać? To nie pomogę. No. Pik. No to nowe wszczepy będziemy mieli.
Okej. Kiedy pijemy? Weźcie alkoholu ten, nie piszcie. Ja nie mogę ani nic gazowanego, ani żadnego alkoholu. Przynajmniej 2 tygodnie. No ja 24 to były takie moje ostatnie fajne urodziny, nie? Nie, żeby, wiesz, tam parkerowski ktoś się tam miał, wiesz, podpierać moimi doświadczeniami, nie? Bardzo możliwe, że i do 40 będziesz miał same zajebiste urodziny. Ja bym chciał. No to będzie dobra impreza. Marins, to jak się podkuruje, to wpadam do Sosnowca. No, ja jestem po 30. Marins? Chyba nie. Marins nie, Asia też chyba nie. Chociaż kobietowiek się nie pyta. A? Dobrze, pamiętam, że Asia jeszcze nie. To tylko ja tutaj jestem stary pryk. Ewentualnie tam jeszcze świeży, w sensie Marcin, Fred i tam Piotr, nie? Oni są tak po 30. No, Marcin jest w moim wieku, Piotr rok starszy, a Fred no już tam... No już dalej jest, nie? Wyższy level ma. Czemu boomer? Wiesz co, Marins, syć. Tak mnie tutaj przed widownią oczerniać. Uf. Boomer. To... Nie mów mi takich słów. Dobra. Co my tu mamy do zrobienia? Aha. No to do T-Bag sobie skoczymy, się przygotować troszkę. Siema Martin. Stary nietoperze. Chyba ty. Wapniaku. Wiesz co? Oj, Marines. W weekend to ja planuję nie być z bólu. Póki co. Jak tam zdrowie, no... No tutaj reszta już się nasłuchała, no... Srogo jest, Martin. Nie? Normalnie skalpelem mnie cieli. No, żarty o Sosnowcu są srogie, nie? Piękny, młody i zajebisty. Parkerowski to może akurat ta, która pracuje z Marincem i mu na urodziny chatę ten chce użyczyć. Okej.
A ja nie chcę biegać naokoło. Na skróty sobie. O, z tą przepukliną to bym taki nie poskakał. Nie ma szans. Chodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś V, co? Nie. Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt, jak na początkującą. No i bisz tak. Ile on musi mieć haków, nie? Powbijane Asia. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Dzięki Frędzlu! Siema Frędzlu, dziękuję! Przyda się, bana. Witam, witam. Opłacić się. Taki trochę ledwo żywy jestem. A. I proszę, nie rozśmieszajcie mnie, nie? Bo mi się rozejdą te... Chciałem szwy powiedzieć. Znaczy, chciałem powiedzieć wszy, ale chodziło mi o szwy. Dwa tygodnie picia. A co u ciebie, banan? No i co u Asi? Asia! Czemu ty się Ibisza czepiłaś? Przecież młody, piękny, kurde, zobacz jak on wygląda. On wygląda jak 20-latek. Serio? No? Nie no, ja żartuję z tym Ibisza. Ale on na... estetykę to nawet nie chcę wiedzieć ile musiał wydać, nie? Jak to jest? Każdy może sobie tu wejść z ulicy i kupić nielegalny soft do netrunningu? Nie jestem wesoły. Oficjalnie serwisujemy... Pogram sobie trochę, to znaczy... Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz czego szukasz... Biercę się jak gówno w przeręblu, bo badam na ile mogę sobie pozwolić, nie? Po prostu jak już będę czuł, że coś mi nie tak z nogami, nie? Bo nie powinienem za długo siedzieć. Ale jak coś nie tak będzie mi się działo z nogami, po prostu skończę, nie? Bo to też nie chodzi o to, żeby sobie krzywdę zrobić, prawda? My tu mamy. Dobra, no. Zwarcie i restart optyki. To zwarcie zostawiam. Ujawnienie interfejsów. Cyk. Zdolności techniczne. Siema Karol. A diablisz troszkę, no to fajnie. A Damian co, już ten? Wrócił? Na nasze rejony? Nie, banan i wolne, jest dobrze. Znaczy, Asia, moim zdaniem, on, wiesz, te haki ma, nie? Ja... Tak, to się chyba jako haczyki podskórne nazywa. On jest przecież wszędzie naciągnięty. Czoło ma tak naciągnięte, że szok. No, dzisiaj jest. A, tylko nie uwzględniłem tego w tym. W opisie. Ale na miniaturce było, nie? 100k subów. 100k, tfu, 100 subów. A ja z imprezami to ciężko, Martin, ciężko. Ciężko. O! A byłeś wcześniej w Krakowie?
Pyk. I pyk. Tego miałem nie ten. Nie uskuteczniać. To mi Piotr, pamiętam, mówił. Halo. BD, BD. O, 100 subów, to powiem ci, Martin, chyba nie musiałbym pracować. To znaczy, wiadomo, no wtedy to byłaby moja praca. Ale 100 to potężne wartości. To chyba wagon ma trochę ponad 100, nie? Naciągnięty jak wiadomo co na co, nie? Na samolot? Dobra. O, a to mam schakować, okej. Będę dużo ałałał. Także z góry... Kurde, sorry, nie? Prawie się spotkamy. Ła. Powiem ci, byłoby to... Jeżeli chodzi o streamowanie na YouTubie, chyba... Bez polecajek najszybszy wzrost w historii polskiego YouTuba. Także... Aż tak wysoko siebie nie oceniam, a właściwie wysoko w ogóle się nie oceniam. Dobra, Lizzy's Bar, a tutaj co mamy? Okej. Okay. Wiktora spłacić, hehe. Dobra, to idziemy do niej. A ten koleś mi się z czymś kojarzy. Ja już go we wcześniejszej grze gdzieś widziałem. Trzeba trochę expa nabić. A wałaj sobie ile chce, okej. Okay. Co ty w Krakowie? A, no tak, mówiłeś, ty objazdy po klubach robisz, tak? Kurde. Ten to pożyje. Miesza się jak boli, to będę ałało. Nie przeskoczę tego niestety. A jak u ciebie w pracy dzisiaj było? Zabiłaś coś, czy nie? Dzielę się!
Dobra. A ty, Karol, jak? Trzymasz się jakoś tam? Przeszło ci? Nie bywało, dzięki. Właśnie wyglądać. Nawet reputacja urosła. Zmordowania. Ha. Ale szkolenie BHP to ile? 2-3 godzinki i po. No to fajny pozew, Marines. A o coś grubego, czy takie po prostu przekomarzanie się, na kto napisze więcej stron? Bo ja wiem, że wy tak lubicie robić. Ności prawnej za bezskuteczne. Obstawiam, Marines, że w większości, jak i między innymi mnie, niewiele to mówi. Kodeks cywilny. Nawet nie. Co ty gadasz, Karol? Poważnie, jest animacja? No faktycznie, jest animacja, łapki w górę. A Karol, ty. No, dobry jesteś, dobry. Jak kiedyś będę potrzebował kogoś takiego, to ten. Cię zatrudnię. Chwytliwe. Podumasz typa. A
A ty to kto? A, o to chodzi. To kiedyś słyszałem o takim przypadku. Tylko, że to chyba o dom chodziło, także... To chyba troszkę większe pieniądze. No ale tak się ratuje rodzinne majątki przecież, nie? W naszym kraju. Nie oszukujmy się. Mąż oddaje żonie, spisują intercyzę po cichu. Ile? Tragicznie się takim leszczem na początku. Zapraszamy. A, fajną masz pałę. Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi. No ja wiem, i wtedy dług po prostu... Zakładasz kolejną sprawę o ściągnięcie długu, nie? Nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz dekalog. Zasady, później które musisz znać. Po pierwsze, także to długa droga, a taki samochód na przykład, on cały czas dnia na dzień traci na wartości, nie? Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Dobra. Przecież wiem. Nie wypełzłam spod kamienia. Wchodź. Dobra. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizis. Ty się. Taką delikatną masz tę buźkę. Podobno już nie jest to łatwo. Ej. Co dla ciebie? No tak. Jeżeli chodzi o lokal, to tak. A to nie tylko mieszkalny, magazyny i cała reszta też drożeje, nie? Ta nazwa klubu, Lizis, to od imienia właścicielki. Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawi? Asia bez takich. Lizzie. Ale tak, zwykły klub. Kocie kropki zostały Lizzie kupione. W ilości kilogramów 10. Stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. To znaczy zależy, bo wiesz, jeżeli techniczny zdąży je zjeść, no to może je zwrócić, nie? Nie, no on ten. Sama. Szupeczki. Tylko mam z nim problem, bo jak ja wracam do domu, tak jak byłem do paczkomatu przed streamem się przejść, otworzyłem drzwi, a ten mi wybiegł na klatkę schodową, a ja naprawdę nie wiem, może widzieliście kiedyś człowieka, jak chodzi, kiedy się zesra w gacie. To ja chodzę jeszcze 3 razy wolniej. I ganiajcie kota po klatce schodowej. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem... Nie chcesz? ...przy alkoholu. O Jezu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś Marines, kup sobie kiedyś rasowego zwierzaka i go wypuść na ulicę. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miało szans.
Ale umawiamy się, że go znajdujesz, nie? Że się poddajesz czy coś. Masz go znaleźć. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Powodzenia. Szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld. Ja kiedyś widziałem akcję, jak i tak interes kręci kobieta się na dworcu PKP normalnie na peronie komuś pitbulla francuskiego no ktoś przywiązał, żeby się pożegnać chyba dziewucha, żeby się z mężem czy tam z chłopakiem pożegnać, a baba wyszła z wagonu, odwiązała tego pitbulla, a pitbulle wiesz jakie są, i za każdym pójdą, no i wzięła ten. Najebała psa, nie? No ale to takie to już trochę na przypale, bo to pod kamerami i tak dalej, podejrzewam, że na babkę już policja na następnym tym czekała, nie? No ale po co to komuś coś takiego robić? Ale ja, żeby nie było... Ten kot to jest tak naprawdę przypadek, nie? Długa historia. Kiedyś, jak będziecie grzeczni, wam opowiem. Ale po tym, jak mój tato zmarł, ja cały czas byłem poza domem i tak dalej. Stwierdziłem, że wezmę zwierzaka Matuli ze schroniska jakiegoś. No i na początku chciałem psa, ale Matula, wiecie, chore nogi, trzecie piętro, brak windy. Winda rusza, pies sra, nie? No i stwierdziłem, że po prostu jej wezmę kota. No i pojechałem do schroniska i... Tak wyciągnąłem kota Diesla. Ale co 1%, Karo? Co ty za linki wrzucasz, Marins? Halo, halo, co to za link? Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj. A kto pyta? V. Jesteśmy tu umówione. Oj, Mort. Mateo. Mhm. Karol, biegnij po ładowarkę. To spory klub. Będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Oh yeah. Teraz jak laską gramy, to może ten. Evelyn da się depnąć. Evelyn Parker. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. I ci Piotr, yo yo. Wim. Cenzum? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam. O, Fred. Tymka Fred. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Dzięki cichejo. Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. W jakiej piosence było coś tam kici, kici, jaja, dza. Kurna. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. To jakiejś ciemnoskórej piosenkarki, kurde, było. Spoko, Parker. Do następnego ciemka. A to było ten, w polskich coverach. Podstawówki i gimnazjum było o marmoladzie już. Coś tam, nie? Dobra. Idziemy za if. Marines. Co do What Does the Fox Say? To mam bardzo fajny cover. Jasia go chyba słyszała, ale ty chyba nie. Fakt, że go nie puszczę.
ale dam wam linka. Bardzo fajny. Lady Marmalade? No to, to może być to. Ale było kici kici. Nie, nie schudłem. Wręcz przeciwnie, jak wszedłem na wagę w szpitalu, to się trochę... No. No to mów, w czym taka dziewczynka jak ja może powstać? Wszystko jest w porządku. Taka dziewczynka jak ja. Au, dawać co macie. Nie macie. No. Daj. Zamówić ci coś innego? No, to jest trochę... Spokojnie, firma płaci. Co ty robisz? I blejsko. Marines, bez takich bym cię prosił. You know what I mean? A to sorry? Siema kokerek. Co tam u ciebie, młodzieży? Do panowania? Mówisz? Jedenastego levela. Nie. Nic takiego nie widzę, Piotr. Ale to pewnie w zimnej krwi. Spoko, Asiu. Hejka, hejka. Pozdrów znajomą. Marinesowi możesz przedstawić. Postaram się, Asiu. Pa, pa. Marines już. Właśnie pisałem w tej sprawie. Aha. No to ona może ma, wiesz, jak pakujesz 3 punkty, nie? To ona może wtedy ma 25. Ale to co ona dokładnie dawała? Aha. Nie pykło, Marines. Nie pykło. No i?
Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. A, okej, okay, do broni z tłumikiem. Przecież obie wiemy, że masz. A to ja kojarzę ją. Jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? Może być sztos? Może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? A powiedzcie mi, ogólnie jesteście za tym, żebym zwiększył o jeden poziom trudności? Jakoby to ma być drugie podejście? No dla Overwatcha tak. No i gdybym zwiększył właśnie poziom trudności, to też miałoby to sens, nie? Bo bez zwiększania poziomu trudności, no to tak niekoniecznie. Tylko pytanie, jak duża jest różnica, nie? Pomiędzy, bo teraz chyba mogę zmienić. Nie. Rozgrywka. Jest. Jest normalny, trudny i bardzo trudny. Hardcore. No to dobra, to ustawiamy trudny. Od teraz jest trudny. Dobra, to ja jeszcze z nią porozmawiam na normalnym, jak skończę ten gadkę z nią, to... Wi, przejdźmy do konkretów. Wtedy przestawię. Nie jestem tutaj chyba po to, żeby słuchać komplementów. Nie, no bardzo trudny to nie. Tutaj, żeby dowiedzieć się, zwłaszcza nie w tym stanie, w którym jestem, Maric. Jak dojdę to do skilla takiego jak Piotr, kluczową technologię programu, to nie ma problemu. I wtedy całą grę panem Twardeuszem lecimy. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Piotr ogólnie się ten nie wypowiedział. U Martina wyczytałem takie schowane tak. No Fred, to wiadomo, Fred to zawsze tak. Zobaczysz Fred, jak ty będziesz na wyższych FPS-ach grał. Zobaczysz, ustaw sobie najtrudniejszy od razu. Tak jak ja to zrobiłem po zmianie telewizora na PS4, jak w Horizon Zero Dawn grałem, nie? Przez pierwsze 2-3 godziny, zanim się przestawiłem z 60 na 120 Hz, kompletnie nic nie mogłem ubić, bo gra po prostu, że tak powiem, za szybko się działa. No, ty masz skilla, no. Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy, ale Konpeki w Tokio jest to klasa. Ale spoko, chyba wiem, o co ci Fred chodzi. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają lepszy personel. Fajnie, że tutaj można sobie bildy popróbować. Też kiedyś spróbuję, Piotr, jak będę taki duży jak ty. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Ale na początku pewnie masakra była, co? Czyli brukowcy tym razem nie. No i weź to rozwin, nie? Do jakiegoś wyższego levela. Podejrzewam, że tam wszystkie subquesty to latasz bokami, żeby tylko expa, nie? I reputację zdobywać. Czyżby po 150 latach szacowny imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. A Martin, to u ciebie? Jak ty żyjesz? Bo ty mnie przestrzegałeś coś przed tym zabiegiem, że coś tam, coś tam. Ale ja nie pamiętam. Powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Wczoraj to miałem taki dzień pełen wrażeń, że... W Tokio opada kwiat wiśni. No i całą poprzedzającą noc nie spałem. Że ochroniarze donosili na niego ojcu. Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy.
Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja i prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. Może. A tak przy okazji, panowie, powiem wam, że jeżeli mi zdechnie ta moja klawiatura, to już wiem, jaką następną kupię. Czekam. Nie do naprawienia. Aha, czyli po prostu te z reputacji źle rozdałeś, to sobie tam wykupiłeś, no dobrze, nie? Jeśli trzymasz rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa, czy mam mówić jaśniej? Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale to i tak koniec końców. Cyberprzestrzeni. Trzy punkty ci takie od dupy zostają, nie? Na 50 levelu. Nigdy nie doszło, a relik trafił. Takie, które możesz wpakować w cokolwiek, nie? Coś tu nie gra. Siłą Netwatchu jest apolityczność. Dlaczego mielibyś szargać sobie opinię, kupując kradziony towar? Karol, nie patrz. Pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Więcej? Nie, mi się wydaje, że 3. Po wymaksowaniu 3 statystyk. Nikt nie jest święty. To albo 4. Więcej nie, Piotr, coś. Musisz grać babank. Ale te punkty, one. Je też się chyba dostaje za. 2-3 sztuki za subquesty, któreś, wiesz? Relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Ja spróbuję się za chwilę sama poprawić. Z góry sorry za ała. Kurwa! Wi. O, dobra. Poprawiłem. Dobrze jest. Słyszałam co nieco o Yorinobu. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, pewnie zgodnie ta, z wolą szósty. Ojca. Saburo szykował go na swojego następcę. Ale potem Yorinobu odciął się od korporacji. Dołączył do stalowych smoków, nomadów z Tokio. Podobno szykowali upadek Arasaki. Mhm. Ten młodzieńczy bunt skończył się jak wszystkie inne. Yorinobu w końcu wrócił na łono rodziny. No ale to dobra, to gdzie teraz jesteś ogólnie? Sporo wiesz, ale jest i druga twarz Yorinobu. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Tak, 6. Kurde. Nie wiem, ty więcej razy zaczynałeś grę niż ja. Zdaje się na no twoje myślisz? Ten. Ryzykuję wszystkim, próbując. Twoje doświadczenie i skilla. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę. Nad czymkolwiek. A ty ten Fredzio masz czysto? Możesz rozmawiać? Czy ten? Rzecz. Jakie informacje znajdziesz? Kolację jesz? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu pokryją mu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Dobra. Okej. Co teraz? Idziemy do naszej ludzi. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. Czemu akurat Braindance? Czekamy jutro, czekamy. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczególnie osiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A okej. Nie potrzebujesz. No to my jutro czekamy na sprawozdanie, apartamentu Yorinobu.
Relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Bym bardzo coś chciał. Ja tutaj gdzieś legendę jakąś znalazłem, nie? Ostatnio jak grałem. Tak mi się kojarzy. Bo we mnie drzemie tygrysica. Au. Znaczy się ten rr. Nie mogę za dużo rr, bo mnie zaczyna boleć. Ała. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten braindance. Dawaj. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. O, Judy. Idę po ciebie. Vin. Jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Tak. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Okay? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. Mi poważnie. Mówię wam, tu coś jest schowane. Czeka na mnie. No, Judy. Ale to powiedz mi, Piotr, ten. Od razu leci startowanie, czy ten? Po jakimś czasie dopiero. Jest ruch w interesie. Nie graj. Przynajmniej koszulkę z Wiedźminem widać. Ajajaj. Ale Panam chyba nie jest bi. Jeziorko będzie mokre. Dobra. Trzymam za słowo, Maris. A jak już jestem przy temacie, to można od razu rozbierać to na części. Jeśli nie ma dobrych rzeczy, no to można rozbierać. Hello, Judy. Masz dobrego, Acie? No, jesteście. To jest Vi. Przyszła po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki swój od Suki. Podobno ta ich seria miała specjalne matrycy. Miała, ale matrycy... Ważne, że z Overwatcha się wyżyga. To jest najważniejsze. Wiem, wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się.
Najważniejsze, żeby Vi mogła w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod nią. Okej. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. A ty, Piotr, co? Okay. Do 22? Pływałaś już wcześniej w surowym braindance'ie? Właściwie, co to jest ten surowy braindance? To się czymś różni od rynkowych? Gotowy braindance, o ile jest dobrze zrobiony, jest w stanie przekazać ci emocje i wrażenia, których nigdy nie byłabyś w stanie poczuć i przeżyć. Rynkowy materiał pozwala ci po prostu doświadczyć zakodowanych wrażeń. Za to surowy jest jak wirtual. Możesz się w nim swobodnie poruszać i zwracać uwagę na każdy szczegół nagrania. Edytorzy korzystają z tego trybu, żeby wyławiać właściwe emocje i modyfikować je. No dobra, ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy. Mi się podoba. Aha. No ja ogarnę tutaj tylko tego brain dance'a i będę kończył, bo już czuję, wiesz. Najpierw muszę stworzyć twój profil. Że siedzenie mi na tą chwilę jeszcze nie służy. Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji brain dance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdło. No i zobaczymy, jutro chyba też zagram w Cybera, nie? Aha, a w najgorszym? A i miałem poziom trudności też. Rozmarzę ci synapsy. Ale spokojnie, nie dopuścimy do tego. No dobrze się trzymam, ale uwierz, Marins, kurwa, wszystko mnie boli, nie? Okej, rób. No i mam dwie nieprzespane noce, prawie dwie. Nie przesadzaj. Za sobą, także. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do... Siedzenie przed rażącym monitorem nie pomaga mi, ale się uparłem, że pogram. Zwłaszcza, że mam klawiaturę do przetestowania. Okay. Fajną klawiaturę. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Nie dam bardzo trudnego. Jak na badaniu wzroku. Znaczy o 21 skończę, nie? Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak. Ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindance'owych pornosów. Podkręcasz orgazmy? Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. Więc nie narzekam. Ale jutro tak, jutro chciałbym też, Marins. No dobra. Zwłaszcza, że dzisiaj tym osranym krokiem, że tak to ujmę, zrobiłem chyba z 1,5 kilometra, nie? Bez kitu. No dobra, co by ci tu... A pewna część... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Organów tak mi spuchła, że ledwo siedzę teraz, nie? Ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam jej coś... Jutro jeszcze czeka mnie po raz pierwszy zmiana opatrunku samemu. Co wybrałaś? To nagranie. Zobaczę w końcu, jak mnie poszyli, nie? Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszego... Poko, Piotr, trzymaj się. Do jutra. Tam do spisania, nie? Pomijamy samouczek. Wchodzisz do brain dance'u. Adam Smasher będzie, prosty, nie? Więc bez wydziwiania. A, to ten. Zgarniasz szmalt, wypadasz. Tak. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, okay, wchodzisz. Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa, ty, dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajem jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę?
Jak widzę tą kostkę Rubika. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowa, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak ten chłopak... Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Podpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Spokojnie. T-Bag jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa. Jakiś drop z bala? Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. To do 70 musisz ten... porobić bala, nie? I Marcin, ucieszysz się, bo przegłosowane zostało, że zwiększam o jeden poziom trudności. Marins nawet chciałby bardzo trudny, ale myślę, że trudny wystarczy. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sama? Ale... przestań z tym Magic Finder. Wiesz, możesz mieć zero i może wysrać coś fajnego. Jestem tu z Evelyn i Judy. Są w porządku. Pomagają mi z ogarnięciem tego materiału. Dobra, mów, o co chodzi. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwracać uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Nie. To będzie już przegina wtedy, Marcin. Dobra, wchodzę. Powinnaś dostać... Zwłaszcza, że tamto zakończenie... Teraz. Zaakceptowałam. Jesteś gotowa? Do którego ja dążę, że tak powiem, to samo z siebie jest gdzieś... Ustawiam nam tymczasowe lody. Przynajmniej plus jeden poziom trudności w górę, nie? Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Lecimy z koksem, Judy. Oła. Musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jakiego sprzęta? Jesteś tylko kawałem mięsa do rżnięcia. Evelyn. Ona... poczuła mi jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. Oni mi za to zetną głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać te rozmowy, Vi. Tam może być coś ważnego. O yes. Kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Ja bym je dzisiaj jeszcze po farm. Tak masz wolne i tak. Powiedziałem. Nie. Oni za to zetną głowę.
Okej. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. Aha. No tak. Hardcore, nie? Masz doświadczenie w padaniu na hardcore. Nie. Za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Wkrótce się przekonamy. Dobra. Lecimy skanować. Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. Nic nie ma. A wszystko wokół niego nic nie ma. Ale posłuchaj. Co mój którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Dobra, dobra. Najpierw jedno skończę. Przepraszam, proszę. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zrobiłam. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę i przejdzie. Mhm. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać... To to jest 6 godzin, Matt. Za dużo przewinąłem. Tylko jedno. Skup się. Zostały nam jakieś dropsy? Dropsy? Niebywałe. Wieżyczka. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Szlawka, przyszła. Ewelin ciupa muzyczkę jakąś. Roman Tajko. Czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. A to do kiedy ty masz, Marcin, urlop? Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Dobra. Będą zaraz miziać. Mnie zabolało. Świeży szaleje za 50 zł.
na szybszy powrót do zdrowia uśmiechnięta buźka. Będziesz miał mnie na sumieniu, dziękuję. Aż mnie zabolało, nie? Dzięki, Marcin. Przyda się. Sorry, że tak bez emocji, ale... Już się powoli zastanawiam, w jaki sposób niby dam radę wstać z łóżka, nie? To jest hicior dla mnie. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. Ja cię zawsze przyjmuję. Tak już mam. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Graj spokojnie. No nie, no gram spokojnie, tylko... Nie siedzę wygodnie, bo nie jestem w stanie. I jeszcze cały czas zjeżdżam, nie? Nie wiem dlaczego nigdy nie zjeżdżałem, albo odruchowo po prostu się minimalnie zawsze poprawiałem, nie? Te dokumenty już znalazłaś, szukaj gdzie indziej. Okej. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowany, a w ogóle na co? Że wyglądasz na zdenerwowany. A, okej. Gdzie tu są jakieś dźwięki? Dobra, warstwa termalna. Mówisz Martin? A ty Marcin... Marcin... Martin, powiedz mi, bo ty miałeś coś podobnego, nie? Pięte. Przypomnisz mi, co ty miałeś ten? Co ci pokroili? On mi za to zetnął głowę. To zginiesz. No, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahania. Spokojnie, Marcin. Spokojna twoja rosztochrawa. W słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Progres wciąż w ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce. Cześć. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Nie mamy wszystkiego. Ja chcę jeszcze dalej. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie.
Zdrówko, Fredziu. A Martin już chyba poszedł. No to miłego oglądanka jeszcze. I gram, Martin. Ale następnym razem możesz mi napisać, co ty tam miałeś krojone. Bo zdaje się na to, że faktycznie najgorsze są dwa pierwsze dni. To ty, Fredziu, popijasz? Dobrego. Klimatyzacja. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. Mamy to. T-Bag, rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Ała. O. No, zdejmuj to ze mnie. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. No, przydałoby się. Obsłuży też inne brain dance'y. Staropramen. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak setki dobry, jak świetly ledzak. Nie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. Aż dziwne, że to macie w Irlandii. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Oła. Żywe, gadające trupy. Nieprawda. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwe. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. No. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. Dało płamę. Zresztą pogadamy. Takie pyszności, ja nawet powąchać nie. Ech. Pozwól jeszcze na chwilę. No co z tobą, nie zostawać. Miałem zmienić poziom trudności, a więc oficjalnie na oczach Bałcina to robię. To wspomaganie celowania było. Jakie wspomaganie? Dobra, w walce wręcz to sobie zostało. Nie. Tak samo. Nic nie zmieniłem. Chyba. Nie, kamizelkę tylko zmieniłem. Masz takiej wszystko, co kurtki, tak. Bejsbolówki, nie? Tyle wystarczy. Dzięki. Mamy to. T-Bag, rozłączam się. O. Dobra. Ona wygląda tak o. Tylko mówię, tą kamizelkę jej zmieniłem, nie? Na razie ma jeszcze te lampucerskie ciuchy, nie? Wie to. Niech ma różowe trampki. Co tam? Ani jedno, ani drugie nie ma żadnych modyfikacji, to ujta. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Jak się łoi bala, to się przegapia start. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn.
To przenośny edytor. No ja już zauważyłem, że są trochę inne te. Większość ciuchów jest trochę inna, nie? Mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. O, o, o. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Siemka, kukerek. Wróciłeś. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożny. No jasne, że będę. A co tam, kukerek, u ciebie? Pogadamy za chwilę. Dzisiaj. Się działo. Pocieszcie mnie tym, że nie tylko ja mam przesrane. To znaczy, że tylko ja mam przesrane, że wam się wiedzie lepiej. Marcinowi to wiem. Marcin skończył koszmar na hardkorze. Nie wpakuję cię w kłopoty i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. To zależy. Od czego? Od tego, czy będziesz wtedy sama, czy na przykład w towarzystwie Netrunnera. Żadnych Netrunnerów. Obiecuję. Na razie. Jest buldupy. O, T-Bag. To w której klasie jesteś? No, co myślisz? A już rozumiem, skąd tyle wiesz o Yorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to was łączy, łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Yorinobu nie spodziewa się takiego ruchu. No to teraz co? Yorinobu nie ma o niczym pojęcia. Egzamin, nie? Ciebie teraz czeka, chyba w maju. Dobrze kojarzę? Zresztą. Nawet nie matura, matura masz w liceum. Teraz masz, Marcin, 8 klas podstawówki, tak jak kiedyś było, nie? Prawda? Nie masz egzaminu gimnazjalnego, tylko masz ten egzamin na koniec ten. To chyba egzamin dojrzałości nazywają teraz. Nie boisz się, że już po skoku, a raz. Jeżeli się mylę, kokerek, to mnie popraw. To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im? Czy takiej szarej? No jedną klasę mniej, bo wcześniej miałeś, tak jak my się uczyliśmy, ten. Miałeś 6 lat podstawówki i 3 lata gimnazjum i dla mnie to było bez sensu. Bo jak była fajna ekipa, fajna zgrana klasa. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. A teraz od początku do końca siedzą w jednej grupie, także teraz jest super, nie? Moim zdaniem. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No! Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę. No, u nas w gimbazjum. Że nie wpakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrywa. Nie powiedziałem gimnazjum, tylko gimbazjum. Nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym obie. Tak, 4 lata liceum, wiem. Albo 5 technikum, także to wyrównali teraz. No, ale jak sobie wiesz. Jakieś fajne technikum ogarniesz, to znaczy nie wiem na co chcesz tam iść, ale kurde. Ja myślę, że już tak ludzie w tym wieku, w którym ty jesteś, jeżeli razem siedzą o jeden rok dłużej, to dużo więcej ciekawych rzeczy cię, kokerek, czeka według mnie. A nie tak jak było za naszych czasów, że co chwila nas, że tak powiem, rozdzierali, nie? No, co myślisz? No, gimbaza to był straszny rak, nie? Okej, co teraz? Wi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałam, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. No, dokładnie. Ale jeśli będziemy sprytni, ale mi tu bardziej wiesz, o
A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. To tak powiem społeczeństwo, nie? Jesteś społeczność. Chodź, nie. Społeczeństwo, to ja powiem. Zadaj to pytanie sobie. Ludzie, fajni z życi ze sobą byli w większości, nie? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Jak już się wiesz, wszyscy ze sobą oswoili elegancko, nagle znowu jeb, rozrywani, nie? 2 lata siedzisz w gimnazjum, już się poukładasz. O Jezu, ała. Wi? Poukładasz ze wszystkimi i znowu cię rozdzierają, nie? I znowu układanka od nowa. Chyba za dużo gadamy młodemu o tym. No co myślisz? O szkole. Zastanowimy się. Jeśli się zrobimy zgodzę, to inaczej niż ostatnio. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciała. I będę spalona. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fikserem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Hurra. Do Judy numer bym chciała, nie? Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Jeszcze level na koniec dostaliśmy. Dobrze jest. Tylko muzyka drętwa w tle leci. Dobra. Zdolności techniczne. Zdolności techniczne to jest pierwsze, co ja chcę wymaksować, nie? Granaty mi niepotrzebne. To bym chciał. A najpierw porobię to, co tutaj się da, później inżynierię, a... No. Później będę leciał w refleks. No. Panna V, masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z konfeki. T-Bag już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic, zaraz się tym zajmę. T-Bag mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc to dzieła, pan Norby. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. To się udało. Mówię, Marcin, wystraszyłeś młodego. Młody, kupę nauki na głowie, a ty jeszcze go pytasz o to. Taką delikatną masz delikatkę. Wstydź się, Marcin. Masz jakiś problem? Do mnie? Do mnie jakaś mag zgadała, czy mam jakiś problem. Mogę mieć. Dawno nic nie zabijałem. Są subquesty. Biolchem. No. Biolchem fajny, nie? Wydaje mi się, że z Biolchema idzie coś przydatnego w życiu wyciągnąć. Znaczy, no wiele jest kierunków, z których można coś tam wyciągnąć, ale... Biolchem akurat według mnie jest na swój sposób wyjątkowy. Ja zawsze lubiłem. I chemię, i biologię. A to granaty są. Granatów to ja nie... Thank you.
Jaki dźwięk zawałowy. Ej. Szanuję. Dobra, to co? Na koniec, żeby tradycji stało się zadość, jeszcze coś ustrzelimy, co? Jak nie postrzelam, to nie jestem sobą. Active Bart Moss. Bardzo ciekawy. No zadyma na koniec musi być, nie? Ale to rozszerzoną zdawałeś, Marcin? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Stout to całkiem niezłe piwo. Mów co wiesz, szybko. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod kładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. A to jest ta pułapka. Spoko, postrzelamy, zobaczymy czy ta do czegoś się nadaje to. Oni mają w tul więcej HP. Panie Marcin. Widziałeś? Bez snajperki to nie podchodź. Ja mogę snajperkę sobie zrobić? Nie. No jest stówka, jest stówka. Wiem, że ty też się kokerek dorzuciłeś, dlatego tobie też wielkie dzięki. Bardzo mocno szanuję. Teraz to już muszę ich tak w większości na sneaky peek, nie? Marcin, ładnie mnie urządziliście.
Ambrozy! Raz! No i masz przejebane! Padnie to tak, Marcin. Kolega, kłopoty pakować. Dwie od tego, wpadła stówka jeszcze nieopite. No ja nie mogę opić, no. Happy Spectre. Marins. No, Marins jest taki, jesteś taki trochę Harvey Specter, no. Jesteś. The Suits. No, nie będzie tragedii. Wiesz, ja mam słabe bronie póki co. O Jezu, bronie typu tech. No i póki co mam jeszcze... Śmieci nie ten, nie ekwipunek, to wiesz, to tutaj nie ma co się dziwić. Nie no, właśnie zmarnowałem apteczkę, które obstawiam, że na trudnym będą już, wiesz, potrzebne. Jakiś sklepik by się przydał, żeby rupiecie sprzedać. Dobra. A, już biegnę. Agentką Militechu. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Okej, okay, czyli tutaj nic, tu nic. No to musimy z nią iść. No na trudnym do cyberpsychozy to ja nawet nie podchodzę póki co. Chyba dobry bit. Saul. Żywa legenda. No dobra, panowie, co? Dzięki, kurde, że byliście. No myślę, że jutro ogarniemy więcej. Ale póki co ja nie dam rady dłużej siedzieć, także dzięki za obecność, dzięki za łapki. Jak ktoś nie zostawił, to zachęcam. No i postaram się jutro coś. I dzięki za 5 dyszek. Marcin. Zapłaciłeś mi za opatrunki, dziękuję. No trzymaj się, Kokerek. W razie czego, Kokerek, jutro też tak przewiduję, będę grał coś. Ale jeżeli masz dużo nauki, chociaż jutro piątek, nie? Kto się będzie w piątek uczył? Poglądaj sobie. Także dzięki, chłopaki. I jeżeli Asia słyszy, bądź ktoś jeszcze, to widzimy się jutro. Siemano. Idę pokwiczę.